Wzgórza Redeco. www.redeco.pl. Stawka turnieju podwójna, stąd wielka mobilizacja nie tylko we wrocławskim zespole. 17 stycznia Mistrzostwa Polski Szynki Okucin i turniej, zarazem turniej eliminacyjny do Mistrzostw Europy Tbilisi 2016. Do Wrocławia przyjeżdżają najlepsi karatecy z Szynki Okucin. W tej chwili mamy na liście około 120 zgłoszeń. Myślę, że będzie około 150 zawodników. To bardzo ważna impreza, ale zabraknie najlepszych. Ci już śmiało mogą myśleć o wyjeździe do Tbilisi. Regulamin jest tak stworzony, że pierwsze osoby z rankingu, pierwsi zawodnicy z rankingu nie walczą na tym turnieju. Mają jakby już start w Tbilisi zapewniony. Walka jest o jedno miejsce. Czyli zawodnik, który wygrywa ten turniej, automatycznie jedzie na Mistrzostwa Europy. Lamot do startu przygotował kilkunastu zawodników. Wszyscy są w optymalnej formie po to, by wygrywać i kwalifikować się na Mistrzostwa Europy. Startujemy liczną grupą naszych zawodników, około 16 fighterów. Liczę bardzo na Anię Bojdę, która po raz kolejny, mam nadzieję, się zakwalifikuje. Liczę na taką naszą wschodzącą gwiazdę, Cękałę Agatę i młody fighter Górecki Krzysztof, to są takie moi faworyci. Oczywiście trzymam kciuki za wszystkich i chciałbym, żeby jak najwięcej osób, fighterów z naszego klubu zakwalifikowało się na Mistrzostwa Europy. Można przyjść i zobaczyć w niedzielę w akcji najlepszych. Wstęp na zawody jest bezpłatny. Zawody zaczynają się od godziny 9 na hali Uniwersytetu Przyrodniczego na ulicy Chełmońskiego. Kończymy około 16. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że około godziny 17 zaczynamy nasz wewnętrzny turniej kata dzieci. Wykorzystaliśmy infrastrukturę, którą stworzymy na Mistrzostwa Polski po to, żeby w dobrej scenografii nasze dzieciaki mogły się porywalizować w konkurencji kata, czyli takiego w cudzysłowie baletu. O sukcesach czy też porażkach wrocławskich karateków oczywiście w wiadomościach sportowych Sport Game. Centrum Wzgórza Redeco. www.redeco.pl